Rozdział 20. Wspinaczka ku szczytom Ruwenzori. Rankiem, w towarzystwie dwóch nowych fundi, wyruszyłem w góry. Dzień był straszliwie upalny, a stromizny trudno dostępne. Męczyłem się więc szybko. Zbocza trawiaste przeszły w urokliwy las tropikalny, zacieniony olbrzymimi paprociami oraz fantastycznymi wprost drzewami, tym jednak trudniejszy do wędrówki. Wieczorem dotarłem do Kolongę, wioski miejscowych górali, leżącej na wysokości 2138 metrów nad poziomem morza. Bambusowe domki, obok których rozciągały się poletka ziemniaków i kukurydzy, wisiały nieomal nad głębokim jarem. Czuło się wieczorny chłód tchnący od szczytów. Po przebyciu pierwszego jaru zagłębiliśmy się w las bambusowy, przez który niedawno przechodziła wyprawa belgijska. Szliśmy jej śladem coraz wyżej i wyżej, aż znaleźliśmy się w cedrowym lesie. Drzewa ginęły prawie zupełnie pod girlandami zwisającego z gałęzi mchu. Tonęliśmy w seledynie mchów nieomal po ramiona, a nogi zapadały się w gęstym błocie. Minęliśmy dwa malownicze złomy skalne i wyszliśmy na małą polanę, na której pogańscy górale zbudowali kapliczkę poświęconą złemu duchowi Białej Góry. Pod dachem strawy ułożono bambusowe rynienki, w które skapywała woda ze strzechy. Obok zaś ustawiono prymitywne cymbały bambusowe, na których należało zagrać złemu duchowi, a także wrzucić pod strzechę kapliczki kilka ziemniaków i trochę kukurydzy, aby wesoło mu było i nie głodno, i aby nie potrzebował schodzić do wioski. Szliśmy coraz wyżej, przez kłębiący się ocean chmur i mgieł, pośród których czasem migotał błysk lodowca, osiągając w końcu masyw Ruwenzori, tonący w fantastycznie bujnej roślinności. Bukiety białych nieśmiertelników szeleściły tajemniczo, targane mroźnym wiatrem, jakby pozdrawiając przybyszów, a może buntując się, że jakiś profan wkrada się w ich królestwo. O zachodzie słońca stanęliśmy na granicy wiecznych śniegów. Naprzeciw huczał wodospad, odprowadzający wody górskie do jednego z czterech jezior. Roznieciliśmy ognisko z krzewów nieśmiertelników, które stanowiły tutaj jedyny opał. Ogień płonął ochoczo. Łodygi nieśmiertelników trzaskały wesoło, a jasne płomienie ciepłem swym łagodziły chłód nocy. Murzynom musiałem wydać racje żywnościowe przeznaczone dla mnie. Żal mi ich było, bo przecież nie przywykli do śniegu i mrozu. Noc przechodziła w półmrok, kiedy roznieciłem ogień, by rozgrzać skostniałe z zimna ciało. Krzyż południa tonął już w porannych mgłach. Noc spędzona pod niebem u stóp lodowca Margarety dobiegała końca. Powoli rozwidniało się. Ujrzałem błękit nieba w górze, a później morze chmur, z którego niczym wysepki wyglądały szczyty wulkanów Ruandy. Byłem pierwszym Polakiem, który wdarł się na Ruwenzori, osiągając wysokość 4500 metrów i spędził tam noc. Wśród śniegów, bez namiotu, łóżka, bez jednej nawet butelki whisky. Ba, głodny. A mimo to nie wiem, czy bym powstrzymał się od porwania się na szczyt, od którego dzielił mnie tylko jeden dzień, gdyby nie towarzystwo murzynów, będących raczej kulą u nogi niż wsparciem ekspedycji. Trzy dni później siedziałem przy ognisku w Mutuanga, wpatrzony w śnieżne szczyty. Tak krótko tam byłem i znów znalazłem się w upalnych tropikach, gdzie słońce paliło nieomal żywym ogniem, a blask jego promieni oślepiał człowieka. Z
Znów słyszałem koło uszu natrętne brzęczenie much, a trupi zapach gnijącej w kałużach wody wdzierał się w nostrze. Ruwenzori zdawało się wzywać mnie z powrotem. Ale ja wiedziałem, że już nigdy nie dane mi będzie tam wrócić.